Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Don't Starve Together, ale alone. Mamy dzień 35, zima się powoli kończy, zadania są do zrobienia. Mam sobie notatki spisane, tylko póki jeszcze do was gadam, to będę tutaj trochę jeszcze może ścinał drzewek. A właśnie, myślę, że coś się ciemno robi, ale nie, to po prostu powoli śnieg schodzi. Bardzo mi się to podoba, będzie można wrócić do zabawy farmą. Dzisiaj na pewno będzie taki spokojniejszy odcinek, ze względu na fakt, że ja mam trochę mniej czasu niż zwykle. Trochę obowiązków na głowie, zima się kończy, ale też po prostu myślę, że to jest dobry moment, żeby po prostu poogarniać trochę te bazy, chociaż mam tutaj wyprawę po złoto i kamień zapisaną, ale to myślę, że następnego dnia. Dzisiejszego dnia, tak w sumie się nie powinno mówić, tylko dzisiaj, tak? Po prostu dzisiaj skupiamy się na zadaniach bazowych, że tak to nazwę. Mamy dwa razy jajka z bekonem. No dobra, to możemy sobie, tylko one fajnie leczą, nie? Ale też nie mamy za bardzo, no dobra, mogę dorzucić, że te jajka z bekonem. Tutaj tu mamy przepieczony pomidor, też fajnie. Rzeczy różne i mówicie tak, suszyć mięso. Tak, suszyć mięso to jak najbardziej jest sensowne. Sensowny pomysł, tu suszone mięso, zobaczcie, jest dobre, ale to myślę, że i tak go tu użyjemy, żeby zaraz zrobić kulki. Ale no właśnie, suszę to mięso po to, żeby, kurczę, skorzystać z niego jednak, nie? Więc czemu ja go, kuk, czemu ja go ususzyłem i nagle od razu go zużywam, nie? Ale mówicie, o wiele więcej suszarek chociaż, od tego zacznijmy może. O wiele więcej suszarek zrobić trzeba. Gdzieś tu, aha, zaraz zrobimy jeszcze te rzeczy z tego całego jelenio-cyklopa. To od razu wezmę, zobaczę, nie zjadłeś tego, mam nadzieję, bo to można zjeść przez przypadek. Jedno złoto to tak. Czy my mamy w ogóle... Mamy węgiel drzewny, bardzo dobrze. I teraz, żebym ja sobie przypomniał, bo się tak ciemniej jest niż zwykle, czy mi się wydaje. Kuleczki jej są, więc kuleczki zjemy od razu. I teraz, jak się robiło? To musi być w jedzeniu, nie? Tak mi się wydaje, że w jedzeniu. Powinien być nie kompostownik, tylko nie garnek. Lodów... Czy to psy? O Jezu, psy! Dobra, przerwa. Okej, przerwa. Tylko ja muszę zrobić sobie jednak pochodnie chyba. Dobra, mam w razie czego pochodnie. Okej. No nie fajnie, że psy przyszły w tym momencie. Dobra, przerwało mi to, znowu rozwaliło całkowicie mózg. Ale okej. Spróbujemy do naszych kochanych wabołów tu pójść. Tak. I przy wabołach postaramy się jakoś... Ciekawe, czy wszystkie waboły mają 500 na 1000? Wszystkie? 500 na 1000 mają? Wszystkie dostają połowę zdrowia? Połowę obrażeń? O co chodzi? Dobra, pieseczki. Mam nadzieję, że uda się pozbyć ich zanim... O, jest pieseł. Dobra. Jest pieseł. Powinien zmienić w sumie czapkę, nie? Aj! No właśnie, ugryzło mnie. Dobra, tu się coś dzieje. W sumie jakbym biegał po trasie, to byłoby nawet łatwiej. No właśnie. Wabołki tam się rzucą na nie. No waboły są świetne tutaj na to. Waboły są znakomite na to, żeby radzić sobie z psami. I nawet jestem w stanie wrócić do bazy. Gdyż tutaj trochę poobrywały już. I już mogę wrócić do bazy. Bez stresu, że coś mi nie wyjdzie, nie? Więc jest bardzo dobrze. No trochę kamyczek nawet się trochę już ten tegesował, ale mam czapeczkę. No może nawet wrócę do bazy, nawet nie musząc. Jest dobrze. Jeszcze trochę śniegu popada, widzę. Ale wrócę do bazy nie musząc nawet robić niczego więcej. Nie muszę budować, nie muszę nawet tej ogarniać, jak ona się nazywa. Pochodni. Rozpalimy sobie duże ognisko, żeby tutaj przy okazji się trochę podgrzać, więc zmienimy sobie na to. No i teraz słuchajcie, jest taka sprawa, o której też chcę powiedzieć, budując przy okazji suszarnię, jak sobie znajdę ją, gdzie ona jest. Otóż, moi drodzy, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie obrażeń, tak, bo... O, jest suszary, trzy liny są, o Jezu, liny. Ma za mało trawy. O, jeszcze się złapał ptaszor, proszę bardzo. To jest tu. Otóż problem polega na tym, szanowni państwo, że macie jakby różne informacje na temat tego, jak działa rozprzestrzenianie się obrażeń. Raz, dwa i trzy. Mało trawy zostanie, ale trudno. I to powoduje pewien problem również dla mnie, jeżeli próbuję poznawać grę, bo część z was mówi, Staszek, ale to jest tak, że jak ty nie ogarniesz... Kurde. No i tyle zbudowania. Że nie wolno ci nosić jednocześnie zbroi i
kasku jednocześnie. Bo tak, to będzie ci się dwa razy szybciej psuło, będziecie dostawał obrażenia w zbroję i obrażenia w futbolowy kask tak samo. Ale okazuje się, że w Don't Starve Together działa to inaczej. Działa to w taki sposób, że jakby obrażenia są na początku, nie pamiętam dokładnie, albo na początku wchodzą w kask, potem w zbroję, lub odwrotnie, najpierw w zbroję, potem w kask. Nie wiem, co ma priorytet, ale chodzi o to, że jak wyjdzie te, powiedzmy, 20 obrażeń w drewnianą zbroję, to reszta wchodzi w kask. Ale to nie oznacza, że i to spada procent, powiedzmy. Tak jakbym miał samą zbroję, powiedzmy, że zadaje to 10% obrażeń zbroi, tak? 10% schodzi na jedno uderzenie. Ale kiedy mam i zbroję, i kask, to w tym wypadku, i powiedzmy, że oba mają ten sam procent zmniejszania obrażeń, to to oznacza, że 5% weźmie zbroję, 5% weźmie kask, więc nadal wydłuża to moje życie i nadal będzie mi spadało mniej HP. Tak to działa w Don't Starve Together, bo podobno w głównym Don't Starve jest inaczej. Więc chciałbym to też tutaj, bazując na tym, co powiedzieliście mi w komentarzach, przekazuję wam dalej tę wiedzę, a żebyśmy jakby, no, zrozumieli też, że są pewne różnice, tak? I tutaj już upewniałem się i w komentarzach potwierdziliście, że tak to właśnie działa w przypadku Don't Starve Together. Więc jakby taka informacja dla was. Może trzeba będzie przepiec te wszystkie jagody. One troszkę się tutaj niszczą, chociaż jeden lód damy sobie. Lód też na pewno przyda się trochę go oszczędzić do lata, tak? Podobno jakieś tam mam robić zabawy z jakimś... Boże, jak on się nazywał? Ten, co gasi pożary. Strażak? O! Oczna parasolka. Potrzebuję tylko 4 odłamków kości. Pytanie, czy mam 4 odłamki kości. Jest oczna parasolka. Mam odłamki kości. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba, że je mam. Sadzonka trawy. Zaraz będziemy też sadzić, jak tylko dzień przyjdzie. Wezmę sobie już jedzenie, mam gotowe. Więc ususzyć to duże drewno. Wtedy też wydłuża trochę żywotność tego jedzenia i jest super. Mam też nadmiar... O dziwo! Kamienia. Mam też takie rzeczy, które muszę zaraz porządki porobić. No myślę, że jeszcze jedna kupa? Może nie była potrzebna, ale kupy naprawdę mamy mega dużo, będąc przy wabołach. Dobra, czyli tak, chcemy zrobić właśnie to. Oczna parasolka. Oko na niebio? Na niebio? Na niebie zapewnia suchość. Podobno jest to świetny przedmiot, który się nigdy nie niszczy. A, zniszczy się, jednak ma 100%, okej. I to jest świetne na to, żeby używać podczas deszczu, czy używać podczas innych rzeczy, podczas gorąca też. Wspaniałe ozdoby i lampki choinkowe podobno są na choinkę. Na jakiś event, to są eventowe rzeczy. A z tego przepisu, który gdzieś tutaj był, można sobie po prostu zrobić mieć jakiś ten... Boże, jak ona się nazywa? Można sobie zrobić... Kurde. Posąg. Specjalny posąg. O, tu mamy jeszcze trochę zębów. Proszę bardzo, okej. Dobra, słuchajcie, ale skoro jest dzień, to suszarkę już zrobiłem, może zaraz zacznę też suszyć, żeby coś się działo. Zrobimy jeszcze jedną suszarkę, bo ja zrobiłem tam jeszcze miejsce na kolejną. Widzisz jakiś... Co tu robi? Co tu robi pszczoła? Czy ona naprawdę przyleciała z ula, który jest kawałek drogi stąd? Ale chyba faktycznie jest wiosna! Szanowni Państwo, jest wiosna, to znaczy, że i tak już wezmę tę czapkę ze sobą. Bo to może być istotne, żeby ją mieć. Gdzie ona poleciała w ogóle? Tutaj jest. Dobra. Okej, czyli kamień już mi nie jest potrzebny. Czerwone pszczoły tu się pojawiły? Ale dlaczego? Czekajcie, coś... Skąd tu się pojawiły czerwone pszczoły? Zaraz. Wiesz, ul jest w cholerę daleko. I dlaczego czerwone? No tu jest ul. I tutaj jest zwykła czerwona pszczółka. Naprawdę, aż za blisko ul postawiłem? O kurcze. No dobra, jakby nie spodziewałem się, że mój ul będzie za blisko. Jest motylek, można motylka złapać i zasadzić. Czekajcie, właśnie motylka złapać. Okej, no to... Więcej kwiatków. Czekajcie. Dobra, czyli zrobimy też taki manewr tutaj. A, czyli to będzie już mnie potrzebne, bo mogę już to strzyć w sumie na następny sezon. Spróbujemy złapać trochę. Okej, jest. Jest. Aha, i ta atakuje, ta ma agro. A nie, nie ma agro jednak. Łapię motylki, to po to, żeby zrobić więcej... Powiem, że motylka można zasadzić, tak? Zasadź, o. I oczywiście zasadzimy motylki od tej strony, żeby tutaj te pszczółki przylatywały, a nie latały mi koło bazy. Nie spodziewałem się, że tak blisko podejdą. Czy w ogóle ta pszczoła się triggeruje, jak podejdę blisko? Tak. Oczywiście, to że już się kończy. Jezu, jak krótki dzień jest. Niesamowicie krótki dzień jest. Ej, no, pszczoła, weź mnie zostaw.
No i zobaczcie skubane. Czyli za blisko postawiłem ule. A następny raz postawię troszkę dalej. Tu możemy sobie pozbierać rzeczy. Przy okazji. Cornflakesy. Coś rośnie, o dziwo. Hero's story. Dobra, musimy też nauczyć się podlewać i w ogóle zająć się tymi rzeczami, ale na razie, no widzicie, chciałem pójść po kamień. Chciałem zrobić różne rzeczy. Jajka mi się psują! Szybko się psuje jajka. Ciekawe, czy można je przygotować w ogóle, czy pewnie się da, tak? Zrobię to nawet teraz. Bo tam te jajka zaraz będą zmarnowane, więc może rzeczywiście trzeba je przygotować. Gotuj. Fajnie jest to, że on szybko. I mamy sadzone. Mam nadzieję, że sadzone jajka również do Bacon and Eggs będą działać i będzie super. Na razie jajeczka chowam. Dobra, jajka schowane. Dobra, słuchajcie. Oj, tutaj już pierwsze krzaczki się pojawiły. A, też kupą trzeba będzie tutaj nawozić. Albo też z gnilizną, tak? W sumie lepiej z gnilizną chyba nawozić, nie? Oj, pierwszy deszczyk. W sumie deszcz nie za bardzo przeszkadza naszemu koledze. Założymy sobie piękną parasolkę. Wybornie to wygląda. Dobra, czyli tak, będziemy chcieli pozasadać więcej krzaczków. No dobra, trochę z obrotem kamery trzeba będzie się pobawić. A tak, krzaczek. 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 Więcej krzaczków, proszę bardzo, jest. Bierzemy zgniliznę i nawozimy teraz te krzaczki. Zgnilizna jest super. Dużo ptaków też się pojawiło. Dobra, mamy też jagódkę. Więc już można jagódkę od razu schować, tylko jagódka jest tutaj, dobra. A i mam suszarki, więc pójdę i teraz to mięso posuszę. Szczególnie te, które najbardziej się psuje, tak? O, niech się suszy. Podobno mówicie, że w ogóle więcej suszarek, Staszek. W ogóle więcej! Więcej wszystkiego, ale suszarek też więcej. Bo to za mało masz suszarek, dobra. Odłamki na razie mogę sobie schować. Cyk. Także dzisiaj będzie taka bardziej zabawa około bazowa, żeby poogarniał kuwetę po prostu, tak? Mocno. Mam też sadzonki trawy gdzieś. Tak, właśnie. I tę trawę też można by tu zacząć sadzić. Będzie wymagało trochę więcej zabawy, ale to jest do zrobienia. Trawa. Są różne sposoby na te sadzenie, jakby każdy sobie znajdzie swój własny sposób. Widziałem, że też pisaliście w komentarzach, wy tam jak macie jakieś metody na sadzenie tej trawy. Całkiem sprytne. Ale ja sobie... O! Tego potrzebujemy dużo. Kurczę, coś... Wiem, że do czegoś potrzebowałem... Niech to szla, to może zbadaj trawa. Something to help it grow. Wiem też, że kurczę mówiliście coś, że... Znaczy, mieliście różne pomysły, jak te trawy ogarnąć. Oj, kupa. Dobra, trzy kupy poszły. Dużo tej kupy idzie, ale zgnilizna. I co, i to mnie całkowicie chroni przed przemoczeniem, nie? Mimo, że ta postać, czyli podobno Walter, nie jest jakoś bardzo, nie boi się, znaczy nie spada mu sanity od dużego namoczenia, ale wiadomo, że też chyba wylatują rzeczy z ręki, jak już się przekonałem. Wylatują podobno rzeczy z łapy, jak się tego nie ogarnie za bardzo i dopuści się do tego, żeby mieć wszystko mokre. Więc to nas fajnie chroni. To jest mega, że tak to działa. Dobra, mamy trawy ogarnięte. Mamy nawet więcej drewna niż trzeba, więc ja go to przerobię na deski i sobie schowam do... Zrobimy dwie deski i schowamy je na razie do jakiejś skrzyni, żeby były na przyszłość. Tak, dobra. Mam nadzieję, że nie ma tu jakichś takich bałaganów, że gdzieś coś jest zduplikowane i zajmuje miejsce. Myślę, że czapkę... Gdzie jest ta moja czapka, kurczę? Tu jest czapka. Ona będzie do naprawy na przyszły sezon. Więc luzik, ona mi nie jest chyba potrzebna, prawda? Do momentu... O nie! A ja nie jestem gotowy na gaszenie pożaru! Gaś pożary! Jezu, zapomniałem! O nie! Zbieraj trawę! Jak to się gasi? Lodem się gasi! Nie mam tego! O nie, najgorzej, przecież to mi cała farma spłonie. Lód! Zgasło! O nie! Najgorzej. Ja! Dobra! Słuchajcie, piorunochron to jest po prostu podstawa. Ja pitole, muszę mieć lód na podorędziu. O Jezu! Jak dobrze to ogarnę. Zapomniałem! Piorunochron to jest w ogóle najbardziej teraz potrzebna rzecz ever. Czyli co? Ale piorun zawsze wali tam, gdzie jestem, nie? Więc jak jestem w bazie, to będzie walił w bazę. Koszty w mordę, dobra. W sumie nie najgorzej, bo w sumie też przyda się nam... Dobra. Ja zapomniałem! Ja przepraszam! O Boże, przecież cała baza mi spłonie, jak ja to zostawię tak. Ja pitole. Oh fuck! Gaś to lodem! Przybudówka płonie! Najgorzej, największa lama!
Gaś! Cyk! Dobra, lód będę trzymał na razie, wiecie? Okej, okej, ale sanity mi spada, przez to, że obrażenia od ognia, dobra. Ale mam tu co jeść, proszę bardzo, jedz. Jeszcze przy okazji, dobra, najadłem się kuleczki, może bym zrobił jeszcze. Takie, żeby po prostu, żeby były, chociaż ja, siedząc w bazie, no właśnie, kij z tym. Idę. Idę po złoto. Koniec zabawy, koniec czekania. Koniec porządków, sorry ptak, nie teraz. Oj! Aj! Ajajaj! O! Dobra, słuchajcie. Idę. Idę po niezbędne do życia i do przeżycia rzeczy. Okej, wiecie co? No i tak będę tego potrzebował, a lód też się przyda. Lód wszędzie, gdzie będę widział, będę go zbierał, bo on jest przydatny faktycznie. Chodź, lód. Więc idziemy po piorunochron. Potrzebujemy na pewno trochę złota. Muszę też zobaczyć poza bazą. Aha. Muszę też zobaczyć poza bazą. O! Zepsute jajka, które mogą być traktowane jako zbuki, czyli nawóz. Dobrze. To też pozbieramy. O ile tu... A, tutaj, no dobra, to dlatego tego tu jest tyle, ponieważ tutaj były ziomki. Ale chyba... Znowu teraz skupiam się na czymś innym, nie? Staszek miał iść po lód, po złoto, więc skupia się na głupotach. Nie takie głupoty. To mi pozwoli zgasić ogień. Chodzą też są, proszę bardzo, rzeczy. I są też te rzeczy. Dobra, ale już. Już. Idziemy, bo to jest bardzo ważne. Bez tego będzie bardzo źle. Nie wiem, czy ja więcej piorunochronów nie muszę zrobić. Wiem, że był jakiś mod na pokazanie, jak szeroko sięga zasięg piorunochronu. O kurde, tu się coś podziało też. Więc no niestety, ale muszę przyznać, że nie mam tego moda zainstalowanego. Możecie mi przypomnieć, jak się ten mod nazywa, bo on mi się na pewno przyda. On jest fajnym modem. Już się zepsuło? Szybko. Chyba deszcz przestaje padać, ale ciężko powiedzieć jednoznacznie. Więc tak, koniecznie złoto. Właśnie, złote, więc skupiam się na lodzie, nie? Więc wiadomo. Serduszko bardzo ładne. Dobra, słuchajcie, bo wiem, że na minimapie tutaj było gdzieś złoto, tak? Więc idźmy tam. Idźmy tam, jeszcze zobaczymy, przy okazji zwiedzimy trochę świata. Morsa nie zdobyliśmy w pierwszym roku. Wiadomo, Mors ma ten kieł, który generuje nam laskę, że tak powiem. Ale no, ile tu jest też lodu. Dobra, ale złoto ważniejsze. Zanim wrócimy do domu, musimy mieć złoto, bo przygotowany musi mieć piorunochron. Jezu, ale jak patrzę na tę ilość flinta, to mnie rzuca na nią, nie? Ale mamy flinta dużo. What would we do without trees? Nothing. Ile złota z tego wyleciało? Jedną sztukę tylko wyleciała, okej. I też wiecie, nie mam pewności, ile tego tu faktycznie... Dobra, 40. Już nie zbieram flintu, ale zbieram kamień, bo mam go mało. Dobra, jest druga skałka. I koniec! I pytanie, ile tam ten piorunochron wymagał? Nie mam pojęcia teraz. Nie pamiętam aż... Oj, koniec złota! I koniec złota. Chyba, że są jeszcze jakieś tutaj miejsca. O nie, dobrze, widzicie? Okej, czujka. Czujka zadziałała, dobra, więcej złota. A wziąłem jeszcze flint za dużo, widzę. Ale dobra, niech będzie. Nadmiar flintu zmagazynujemy w bazie. Przestało padać, to o tyle dobrze. Dobra, ale kurczę, że tu już nie ma złota, to ja potrzebuję... Ach, i mówicie, że złoto przede wszystkim można w jaskiniach zdobyć, nie? Ale czy ja jestem gotowy na jaskinie? Dobra, pytanie do was. Dzisiaj do jaskini się nie wybiorę, bo mówię też trochę tak na wariackich papierach dzisiaj nagrywam. Więc powiedzcie mi, jak powinienem przygotować się na jaskinie? W sensie, no, starając się uniknąć wszelkich spoilerów. Ja kiedyś byłem w jaskiniach, wiem, że tam są latające zubaty i że pewnie trzeba przygotować jakąś ochronę, drugą jakąś na przykład dodatkową zbroję drewnianą by się pewnie przydało ogarnąć i tak dalej. Ale najbardziej mnie zastanawia, czy coś jeszcze, bo wiem, że może tam, może udało się zrobić latarnię w końcu jakąś fajną. Wiem, że jakaś latarenka spoko się fajnie robi z tego. Dużo lodu, oj, bardzo dużo lodu będzie można zebrać. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze, jak robić piorunochron. Jakieś takie dobre tipy na wejście pierwszy raz, tak, do jaskini. Wiem, że na dzień dobry, jak tylko jaskini otworzę, wyskoczy na mnie miliard nietoperzy i będę musiał sobie z tym jakoś poradzić. Może zabierając je do walki z innymi potworami. Powoli będę wracał, ale zobaczę, bo może jeszcze tutaj jest kawałek tego biomu. I może jeszcze idąc drogą będzie co jakieś złotko. O właśnie, tam coś widzę na mapie, że jest jeszcze troszkę tego. Więc może tu będzie jeszcze jakieś złoto. Patyczki też mam mało. O, chyba jeszcze może tu będzie szansa na to. Będzie jeszcze szansa na jakąś górkę złota? Jest górka złota. Wiem, że będziemy wracać z pochodnią. Trudno. Cyk. Na razie nie pada, wiecie, dopóki nie pada, wiem, że nie będzie walić piorun, więc to jest też plus. Flintu mamy mnóstwo, to też jest cieszące. I podobno jest jakaś szansa minimalna, że wyleci złoto ze zwykłego kamienia. O, tam jest, dobra, tam widzę. A nitry chyba się przyda w ogóle do endotermicznych ognisk, jeśli dobrze pamiętam. Do tych, które mają ogarnąć, pomóc trochę ogarnąć
jak będzie gorąco. Dobra, okej. Okay. Także jeszcze jedna skałka jest. Zaraz zobaczymy, ile faktycznie... Piorunochron, jeżeli będę miał surowce, to już zrobię. Chcesz mieć gotowe. Okej, okay, nie ma miejsca na kamień. Tak nie może być, Łobi. Słuchaj, ja ci przerzucę na razie może młotek. Kurde, mięso. Ale podobno jak się mięso wysuszy, to... Boże, wysuszy. Jak się mięso wysuszy, dobrze mówię. To podobno na luzie. Że od razu otrzymamy z powrotem wszystkie surowce. Nauka. Czy to była nauka? To była struktura na bank. Teraz pytanie, ile w piorunochron? I tak, dopóki nie dojdę, nie będę mógł piorunochronu zbudować, ale chcę zobaczyć. To musi być jakaś struktura, nie? Czy to jednak nie jest? A, dopóki nie dojdę do tego, to chyba nie będę widział, ile tego potrzeba. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że mam surowce potrzebne. Więc po prostu będę już wracał. Już na razie, tylko oczywiście, to moje zbieractwo nie pozwoli mi nie podnosić rzeczy, a tutaj się czas kończy. Może jeszcze jakieś nasionka czy coś wezmę, ale... Uff, dobrze, że jakimś cudem, ja nie wiem jak to się stało, kolejna część. Mój mózg zareagował dobrze i powiedział mi, Staszek, bierz lód i gaś lodem i że można to zgasić, jak tam lekko płonie. Jak to, co tam taki dymek wystrzeli, to można jeszcze to zgasić ręcznie, oczywiście kosztem zdrowia. Ale da się. Dobra, mokry tunel. Może nawet zdążę do domu bez pochodni. Ryzykowne, ale spróbujemy. Dojdziemy do dróżki, żeby szybciej biec. Od razu wezmę kupę. Nie mam kupy. Muszę wrzucić drewno, nie mam kupy. Kurczę, cała kupa pewnie... No w skrzynce jest kupa, nie? Idź sobie! Oczywiście, że co zrobię, to zrobię. Żeby nie zdążyć, cholera, jednak pochodnia. Albo nie. Albo nie. Daj paliwo! W ostatniej chwiluni. Dobra, wiem, że dwa drewna to trochę marnowanie drewna, ale już biorę tutaj kupy. Dobrze mieć zawsze kupy w ręku. Stara, dobra śpiewka. Kupa w ręku. To mniej męku. Cokolwiek chciałem przekazać. Okej. Okay. To też jest w sumie nawóz. Więc zgniłe jajo jest nawozem. Upuścimy tutaj gdzieś. Niech sobie leży. W ogóle skrzynka na nawóz by się przydała, a nie jakoś tak na ziemi wszystko rzucam. Nitre. Porządki. Wróciliśmy, to porządki. Nitre. To będzie się pewnie niszczyć, tak? Termiczny kamień będzie się niszczyć z czasem prawdopodobnie. Z czasem. To chcę wysuszyć, więc jeszcze jedną suszarkę chciałam zrobić. Do suszarki zabrakło mi trawy. Ale trawę zebrałem, ale chyba nie na tyle, żeby zrobić kolejną. Czekajcie, wezmę tego ptaka. Chodź, ptaszek. Tutaj niech się to kolejny zbiera. Oczywiście zamorduj. Cyk. Mięsko od razu poleci na... Aha, tu się psuje jedno mięso. Dobra. Okej, okay, mam tu chyba zebrane jeszcze jakieś rzeczy. Mam lód. Mam trzy jagody. Dobra, to dorzucimy trzy jagody tu. Niech się robi. Te jagody troszkę zwiększą tutaj żywotność. Małe mięso na razie tu. Okej, okay, to mięso zaraz się wysuszy, mam nadzieję. Dobra, łapka na... Załóż, schowaj. Dobra, trzymaj na razie tę łapkę. Bierzemy kamień. Tak, tak jakbym chciał pół staka. O właśnie, pół staka wezmę, a pół sobie wrzucę do skrzyni. Takie zapasy na przyszłość. Kamienia. Flinta chyba też mam nadmiar, prawda? No to te 6 flinta i połowa staku flinta tutaj. Zapas jest. Git. Jedzenie jest git. Od razu żremy. Good. Od razu kupa jeszcze jedna leci tu. Świetnie trafiłem. Kupa leci tu. Żeby trochę więcej mieć miejsca. Dobra, lód. O Jezu, mam tego lodu tyle, że ja go chyba... Właśnie, mogę nie mieć możliwości zmagazynować. Lód tutaj. Ale co ciekawe, ten lód, wydawało mi się, że lodówka od razu ten lód zresetuje na maksa. A się okazuje, że tak wcale nie jest. Ciekawe. Wydawało mi się, że tak będzie. Od razu zrobimy... No myślę, że mamy zaraz dużo nowych jagódek, więc można by wymieszać trochę jagody i trochę... Wiadomo, że to czasami przeklikuję bez sensu, z shiftem mogę. I pamiętam o tym shifcie, ale czasami po prostu robię coś szybciej. Trawa. Trawa mi w ogóle nie wyrosła jeszcze. Nie wiem, czy ja nie będę chciał robić dodatkowego... Kurczę, właśnie myślę, że niepotrzebnie zbieram, bo mogę robić dodatkowy stack. O kurde. Dobra, biorę to. Bo mogę robić, wiecie, dodatkowy stack, osobny stack na te. Na... To z tego podobno może być coś na wiosnę wyjść. Czy wiosna też ma swojego bossa? Bo chyba zakładam z tego, co mówiliście. Tak staram się domyślić. Dawno się nie widzieliśmy, cholego. Że podobno tak. Ta para roku również ma bossa. Ctrl F. Cyk. Ctrl F. Cyk. Ctrl F. Cyk. Nie macie. Dobra, pięknie. Dwa kawałki mięsa, zaraz zrobimy jakąś potrawkę z indyka. Dupki ich bolą znowu z fędzą. To. No dobra, ja tu jestem szybciutki. Dobra, ale już ciężko będzie kupy zdobyć teraz przez to, że one mają znowu ruje. A to kurde, znowu?
No co one? Chyba, że na jesień miały ruje. Dobra, muszę zabrać trochę trawy. Bo bez trawy nie ma zabawy. Jedzenie wezmę. Kurde. Ja nie mam gdzie tego trzymać, potrzebuję jeszcze jednej lodówki. Jak to zrobić, by mieć lodówkę? Jajko. Jajko przygotuję. Dobra, wiem, że to marnotrawstwo, ale nie mam miejsca na jajka na razie, że tak to nazwę. Kulki sobie wezmę. A tu sobie wrzucimy po prostu tego kurczaka na razie. To zaraz, zaraz farmę też odpalimy, zobaczymy jak się podlewa konewką, a dorzucę. Trochę odświeżę stack, to nie jest problem. Nie jest problem, no niech tak sobie na razie tam siedzi. Forget me lots, świetne na herbatkę, jak dobrze wiecie. Więc też wrzucimy, tylko jak znam życie, to już nie mam teraz rzeczy, żeby zrobić herbatkę, bo nie mam miodu. Chyba, żebym zaryzykował pójść po miód, ale pójdę po trawę na razie, bo tu trochę trawy mamy. O, już miód też jest troszeczkę miodu, dobra, może uda mi się wziąć ten miód. Dziękuję. To będzie akurat... No już mnie goni menda. Bo w ogóle chyba nie muszę chodzić w tej parasolce, przepraszam. O, nie pada, więc nie muszę chodzić w parasolce. Ej, zostaw mnie już, pszczoła. Mogę kupą w nią strzelić i przestanie mnie gonić, ale nie mam. Nie mam tego. No ja myślę, że przed... W ogóle też prawdopodobnie taką pojedynczą pszczółkę to łatwo będzie ubić, nie? Więc w razie czego mógłbym wziąć żądło z tych pszczół też, bo to też myślę, że jest fajna farma żądeł. A właśnie nie wiem, czy właśnie po zmroku nie lepiej zbierać. Czy lepiej po zmroku nie zbierać tych? No. Czy lepiej po zmroku nie zbierać? Czekajcie, czy ja miałem zrobić... Kurde! Piorunochron, Staszek! Przestało padać, to przestałeś myśleć. Oła! Jednak wyskakują! A teraz dwa miody weszły. Jednak wyskakują małe mędy. Dobra. Okej, mężczyźni sobie pójdą, a ja piorunochron zaraz zrobię. Przestało mi ścigać? Czy jednak... Jednak nie, jednak lepiej w dzień. Łatwiej jest wziąć. Dobra, piorunochron. Na razie ja sobie wcisnę P. Przepraszam, nie tak. Czy pauza spoko mi się przyda, ale tutaj na spokojnie próbuję ogarnąć. Bo to może być struktura, może być nauka. Struktura chyba. Gdzieś tu musi być ten piorunochron. Łuskowa skrzynia. Dywan. Podłoga, darń. Przyjazny, klatka na ptaki, królikalnia, chlew. Szafę mogę sobie zrobić, wydaje mi się, że przebierać będę, bo inaczej nic. Co? Nie ma? Stół? O kurczę, to jednak może nauka. Silnik, tranzystor, think tank, biuro, koło, termometr, to może być tu deszczomierz, proch strzelniczy, piorunochron. Dobra, 4 złota i 1 kamień, super. Unpause. Cyk. I mamy piorunochron. Dobra. Nie mam pojęcia, jaki ma zasięg, ale myślę, że trzeba będzie go postawić gdzieś tu. Dobra, i mam nadzieję, że to trochę będzie mnie to chronić. Przynajmniej troszkę. Dobra, mam jedzenie, mam nasionka, mam miód. Dobra. Okej, czyli tak, miód. Chyba jeszcze lód był potrzebny. Czy mogę w sumie dwa lody jeszcze dorzucić? Kuk. Dobra, lód trzeba szybko dorzucać. Myślałem, że lodówka jednak potrafi ten... Znaczy, lodówka prawdopodobnie zatrzymuje całkowicie. Psucie się lodu, że tak nazwę, psucie się lodu. Natomiast nie przywraca rozmrożenia lodu, co w sumie, no, na dobrą sprawę jest logiczne, no. No jest logiczne, trzeba przyznać. Cześć! Dej, zjem. Jeden punkt głodu. Dobra, mamy też herbatkę. Herbatka jest spoko, bo ona super odnawia sanity. Na przyszłość jest. Tylko jaka przyszłość, jak ja nie mam gdzie tego chować, nie? To jest ten problem. Zrobimy sobie może indyka. Cyk, cyk. I to 3 mięsa były potrzebne, czyli przydałoby się w sumie... 1,5 ma być mięsa, tak? Czyli de facto musiałbym zamienić to w taki sposób. I do tego jeszcze owoc. Owoc? Kulki mięsne. Może jednak to? Jest indyk. Dobra, tak zrobimy, kuk. Okej, niech będzie. Niechaj będzie, dobra. Zjemy sobie indyka dzisiaj. Zamiast kulek mięsnych, chociaż mam kulki mięsne. Chodź tu, ptaszor. Łapiesz się niepotrzebnie, ale niech będzie. Cyk, zamorduj. Jest. Piórko. Kruczo-czarne piórko. Mam tutaj już takie piórko. Połącz stosy. Weźmiemy sobie też przy okazji patyczki. Trzeba też farmą się zająć. Pójść w końcu konewkę napełnić do jeziorka, tak? Bo do jeziorka nie do słonej wody. Także dobrze mieć bazę gdzieś wokół, niedaleko jeziorka, ale nie za blisko, jak widać. Więc to jest chyba, nie wiem, czy dobra odległość, chociaż może to jeziorko nadal jest za blisko. Dobra. Kupy mam? Mam, więc można... Już sobie powoli rozświetlić. To muszę ususzyć. Potrzebuję jeszcze jednej suszarki. Suszarka. Suszarka. Potrzebuję 3 liny. No właśnie, 3 liny. Jezu. Raz,
2, 3. Trzy liny są. Suszarka numer 4 zostanie stworzona. Cyk. Jest. I suszymy to mięso. Podobno, tak jak mówicie, to mięso od razu się regeneruje przy ususzeniu. I mamy indyczka. I wybornie. Indyczek daje 75, 20 akurat uleczy. Jest ok. Jestem zadowolony z tego postępu. No dobra, największą lamą było, gdybym tę parasolkę pozwolił tej parasolce się po prostu zepsuć. To byłoby wtedy fatality. Nie chcemy do tego doprowadzić. Chcemy wziąć konewkę może? Nauczyć się podlewać? Czy są jakieś rzeczy, które są mi zbędne? Mam miód, ale miód podobno bardzo długo wytrzymuje, nawet bez lodówki. Mokra lodówka. Czosnek mam. Mam jeden czosnek, który mi zajmuje to miejsce. A stąd, czekajcie, zobaczmy, co można zrobić z czosnku. Czosnek. Creamy potato puree. O, ja bym chciał to zrobić, te puree. Dobra, czyli co potrzebuję? Ziemniak? Aha. Ziemniak, czosnek. O kurde. Dobra, nie mam trzech ziemniaków, nie zrobię tego. Sorry bardzo. Mamy też pieczony pomidor, który leczy. Mogę to zjeść, jak będę miał jakieś obrażenia. Ten pomidor też zejdzie mi z lodówki. Ale kurczę, przyznaję, że no mam jeszcze tutaj do leczeń. Mam jakieś rzeczy, które mnie leczą, ale sami widzicie. O, dobra. Pada, ale ja jestem na to gotowy. Parasolkę sobie założę. Kupę sobie połączę w staki. Dobra, miód na razie wytrzyma, w razie czego miód też leczy. Mało, bo mało, ale leczy. Węgiel drzewny na razie schowam, bo nie jest mi potrzebny na kolejne dawki suszarni. Przynajmniej na razie. Nie ma tu miejsca. Dobra, tu już jest miejsce. Jaki jest kolejny pomysł? O, trawa wyrosła, super. Kolejny pomysł jest taki. Czapka z oka mam. Więcej suszarek jest, kamień i lód, piorunochron, porządek. Taki miałem napis. I namiot jeszcze w razie czego. Podobno Walter ma swój własny namiot. Lekko słabszy, ale tańszy. Ten troll, tutaj wymaga to Portable Protection from the Elements. Przybudówka, namiot. Utrzasty śpiwór, śpiwór. A nie wiem, gdzie on to ma. Jest napisane tylko namiot, zwykły wygląda namiot. Mówisz, że jest jakiś namiot z samej trawy? Ten troll. A to powinno być, nie powinno być w zakładce, a to jest slingshot ammo. W jakiejś zakładce na... No ten? Nie wiem, w której zakładce szukać. Kolegi, tego. Może jakaś struktura to jest? Ciężko powiedzieć. Produce scale. With your prizes. Darń. Dywan, podłoga, łuska, doniczka, paproć, łuskowa, skrzynia. Musicie mi podpowiedzieć, gdzie ja ten namiot znajdę w ogóle, tak? Wtedy mógłbym się nim zająć, bo podobno jest. Ja nie wiem, gdzie on tutaj siedzi, zamiast tracić czas, którego nie mam właśnie na szukanie. Dzisiaj, zaznaczam. Dzisiaj bardziej niż zwykle. To po prostu lecę dalej. Muszę chwilę jeszcze zastanowić, co będę chciał zrobić. Dajcie mi sekundę. Dobra, wiem co. Chcę zająć się farmą, ale rozumiem, że farma jest podlana. Farma jest podlana, jeżeli pada deszczyk. Łobie, troszkę przeszkadzasz, tak? Umówmy się, że troszkę przeszkadzasz. Są tutaj kropki, widzę, że jest nawóz. Dobra, w ogóle powinnam sobie zrobić pewnie osobną farmę już, jak będę miał konkretne zbiory, myślę. Dobra. Na razie to jest brzydko i krzywo, ale będą ładniejsze farmy. To jest farma, gdzie ma być po prostu generowanie surowca. Aha. Za blisko. Za blisko ten ul. Zdecydowanie. Może jeszcze ten ul powinienem postawić. Ciężko powiedzieć. Pewnie więcej niż jeden ul się przyda, nie? A do tego potrzebuję połapać, ale to muszą być tylko białe. Przepraszam, tylko żółte. Te? Tylko żółte pszczoły mogą iść do ula? Nie mogę zrobić z innych pszczół ula? Nie wiem w sumie, bo to jest dobre pytanie, które mogę łapać, tak? W ogóle tutaj nie jest pozycja. Więc zrobimy małą eksplorację. Mhm. No dobra, mogę jeszcze. Oj, tu bardzo blisko była żaba. Zrobimy małą eksplorację jeszcze, bo tu nie byliśmy, nie? I tu pewnie są jeszcze jakieś właśnie rzeczy. Dobra. Tu koniec. To żeśmy się naeksplorowali, ale trawy na pewno potrzebuje mega dużo, więc mam jakiś zestaw trawy w bazie, chyba więcej nie chcę zasadzie, bo to weź tu potem wszystko na wóź. Do kupy są niby, ale kupy to nie wszystko. O, tutaj, a tutaj czerwona znowu lata. Pszczoła. Ciekawe. Patyczków też potrzebujemy trochę. Dobra, jagódki wiadomo. Cały czas zaczynam się nasłuchuję, tak? Czy tam coś... Indyk. Lewo go chrzanie. Znowu psy? A mówiłem, że coś słyszę. To psy? Kurczę, nie wiem. Zgłupiałem, czy ja słyszę psy, czy nie?
Nie wiem. Tak, chyba chrupią psy. Chyba. No kurczę, mam wrażenie, że to psy są. Ale jakoś tak bardzo cicho i spokojnie. Czy mi się wydaje, czy te żaby spadają z nieba? Żaby spadają z nieba? Może to jednak nie psy? Holy shit, naprawdę żaby spadają z nieba, jej! To się dziwię, skoro tyle tych... Czemu tyle tych żab w okolicy? Spokojnie. Okej, ale to... Boże, ile żab! Czy to jest zwiastuje bossa? Jeśli tak... Jestem na niego całkowicie nieprzygotowany. Tu mam wejść do jaskiń, ale nie wiem, czy ja chcę akurat tutaj do jaskiń chodzić. Bo to za blisko bazy. Będę miał w nocy naloty nietoperzy. Muszę znaleźć inne. Gdzieś miałem... Okej, to była tylko piorun. Może po prostu podczas deszczu na wiosnę... Dobra, ale fajnie, bo bawoły będą powodowały, że będę zbierał... Ojojoj! Ojojoj! Ojojojojoj! I te, w sumie to ciekawe, bo żaby też się triggerują na bawoły. Wolałbym, żeby zginęły żaby niż bawoły, nie? Natomiast muszę uważać też, jak podchodzę, nie? Bo to... Ale widzę, że sobie tam, no, trochę żrą te żaby, ale nie jakoś mocno. Dobra, poobserwujemy, co się dzieje. Mam wrażenie, że chrupnęły psy, dlatego... W sumie sam nie wiem, co się dzieje. Ale obserwuję coś nietypowego dla mnie. Coś całkowicie nowego. Jezu, ale będę miał żabi chudek. Ale będę miał żabi chudek. To też jak pada deszcz. Ciekawe, czy jak pada deszcz, to mi spada też pochodnia? Czy ona jest traktowana jako pochodnia pod tym? Coś tu wpierdziela. Czy jest... Ojoj. Nie na mnie! Ja nie jestem żabą! Zostaw mnie! Nie jestem żabą! Nigdy nie byłam! Dobra, zostawił mnie. Na szczęście. Mam coś do jedzenia, mam kuleczki. Nie umiem sprecyzować, co to za dźwięki są, ale te żaby atakują biedne bawoły. Całe, zobaczcie. Nie, to jest chyba... Jezus! Ile żabi chudek. Czy można coś jest dość dobrego z żabi chudek? Bo jeśli jest, to super. Oczywiście miejsca, na pewno będę miał bardzo dużo w lodówce na to. 40 to jest wszystko, co zbieram, nic więcej. 40 jest tak, tak? No właśnie. Dobra, wystarczy mi grzebi chudek. Ja pitole, ale czy to nie wybije całego mojego... Nie widzę jeszcze żadnego trupa w postaci bawoła padniętego, ale... Tu się dzieją rzeczy. Tu się dzieją rzeczy. Aaaa, to też jest jedna z rzeczy, które się dzieje. I to jest mój błąd. Dobra, muszę wziąć... pochodnie. Może to jakiś event po prostu. Jezu, ile tu ich pada. Dobra, wziąłem pochodnie, zrobiłem sobie już w razie czego. Ja się w sumie teraz boję wracać do bazy, bo przecież jak te... spadają te żaby, to przecież będą mi spadać również w bazie, nie? To tak średnio do bazy teraz powrócić. Ciekawe, jak tam pochodnia. Nie, chyba... Oj, rzeczywiście szybciej spada, o kurde. Rzeczywiście szybciej zlatuje ta pochodnia, ale może już przestały spadać z nieba żaby? Może już można wrócić? Kurde, co to były za dźwięki w takim razie? 56%, nie, więc... Dobra. Ale niech ta pochodnia się wypali, tak? Ja nie przejmuję się nią, chociaż... Z drugiej strony... Czy dałoby się połączyć pochodnie? Dałoby się. Okej, zregenerowałem pochodnie, będzie pochodnia zapasowa. Chyba przestały padać już żaby z nieba. Ale co to jest za chory event? Żaby z nieba. What? It's weird. Very weird. Dobra, mogę zjeść sobie samą dynię i 37 głodu mi to podniesie. Dobra, jemy dynię. Na razie tak, mogę zrobić coś na sionku dyni, tak? Więc mogę podejść, a tylko ptak śpi w nocy. Mogę rzeczywiście poprzerabiać, jak czegoś nie chcę, to mogę podejść i hej, słuchaj, daj mi nasionko. I ja sobie to na nowo posadzę. Może to nie jest głupia opcja, żeby pozbyć się rzeczy z lodówki. Czy to jest dobra opcja? Wydaje się nie głupia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie mi się wydaje, nie? Muszę go pilnować, żeby mi się nie zepsuło nic. Dźwięki są niepokojące. Dopiero się uczę tych dźwięków. Dobra, żabie łódka. Mam ich 40, więc może byłoby dobrze właśnie coś tu wrzucić.
Więc może za te dynie wrzucę te łódka i to sobie po prostu damy ptaszorowi. Ptaszor, obudź się już w końcu. Ile mamy czasu? 40 minut. No to jeszcze jeden dzień pewnie przelecimy. Patrzę, tu coś jest do zebrania, albo i nie, nie ma. Dobra, mamy jeszcze trochę jagódek do wrzucenia. Jedzenia na razie nie robię. Forget me lot czeka. Chociaż można by zrobić od razu. To można dać od razu miód. I od razu dwie sztuki lodu i zrobić sobie jeszcze jedną herbatkę. Deszcz powoli przestaje padać, to może już zmienię czapkę? Przestaje padać, czy nie przestaje? Zakładam, że przestaje, więc mogę trochę zacząć moknąć. Przeżyję to jakoś chyba. Dalej, kurczę, żaba jakaś w bazie. Ja się chyba jeszcze spadła. Ciekawe, jak tam walka wabołów. Mam nadzieję, że przeżyły. O, no idźcie mi stąd. Mam nadzieję, że nie lecą do tych rozmoczonych płatków. Niech cię szlak. Dobra, spróbuj zawalczyć z tą pszczołą, co? Podejść, odejść, F. Co? Już? Koniec? Ona odchodzi. O, skubana! Ona ma moveset. Ha! Dobra jest. To zrobimy tak. Gdzie mam moją... A masz! Głupia pszczoło. A masz! Wystrzelam 500 kamyczków na ciebie. 6 kamyków na jedną pszczołę. Co to za wizja? Dobra, ale przynajmniej mam nowy przedmiot. Czyli mokre żądło. Dobra. Mokry kompostownik, nie wiem. Wszędzie widzę, że jest chyba kompost, więc chyba nie muszę używać kompostownika. Już mogę czapkę z tego zrobić, trochę nauczyć się o farmieniu. Może to jest do zrobienia właśnie. A, może tu były nasiona mi potrzebne. Nasiona były mi potrzebne do tego, żeby zobaczyć, jak się robi czapkę. Czapkę. Dobra. Forget me lots po raz kolejny, ale nie wiem, czy to... Czasem nie będą... Czy to nie oznacza, że to już jest suche? Czy to jest właśnie wygląd, że to już suche i lepiej to wykopać, bo to już jest zrobione i nie ma sensu? Będą trzeba kochać te roślinki, tak mi się wydaje. Zjemy sobie dynię. Niech będzie już zjedzona. Dobra, czapkę miałam zrobić z tego kompostownika. Czapka. To... Ło, gdzie ten bawuł przyszedł? Idź mi stąd. Czapka. Tylko to jest chyba na uwiedzeniu, znam życie. Suszarnia ul. Plantator grzybów. Gardener hat. Potrzebuję... O! Tego. A to mam, chyba w nauce było, tak? Tranzystor, dwa złota. O kurczę, dobrze, że mam dwa złota i kamień. Gdzie ja złoto wrzuciłem? Tu. Ale dwie sztuki złota mi są potrzebne. I kamień. Cyk, duży kamień. Jest. Okej, okay, i mając te rzeczy, zrobimy sobie teraz tę farmerską czapkę. Nie, miałem tranzystor jeszcze miałem zrobić, tak? Nauka, tranzystor. I teraz zrobimy czapkę. Gardener's hat. I zobaczymy, co to robi. Na razie to jeszcze jeden ptaszor i pułapka się zepsuje, ale okej. Okay. Zamorduj. Karmazynowe piórko. To kolejny kolor piórka, którego jeszcze nie mam. Już się dzień kończy! Jak te dni są krótkie. I teraz co? Założę sobie gardener's hat i co mogę zrobić? Zbadaj. Hey, you're not vegetable. Okej. Okay. How are you doing today, plants? See any bugs lately? I'll take good review. No, dobra. Okej, okay, w sumie nie widzę, żeby coś się zmieniło. It's good. Dobra, czekaj, to jest talk to. Zbadaj. More plants facts for my mental health. O, coś się wydarzyło. Access mokre plants happiness. I'm thinking doing good job. Dobra. Lewy przycisk myszy działa na to. Something must be bothering it. More, ale... Fakty? Ale gdzie ja mogę poczytać o tych faktach? Something must be bothering it. More plants facts. I'm doing a good job. Okej, okay, no... Nie wiem... Nie wiem teraz... Gdzie te fakty są? More mental facts. Jakiś dźwięk dziwny jest, tak? Więc nie wiem, o co chodzi. Znaczy... Nie jestem w stanie zrozumieć, co mi daje to, że ja rzeczywiście coś tutaj... sobie podpatrzył. Jeszcze jeden. Już schowamy kupę, żeby wiedzieć, gdzie kupę trzymamy. Dobra. Albo położymy ją na razie tu. Dobra, a jak długo się suszyło tam te rzeczy? Dobra, przyszły niestety bawoły za blisko. Ja pitole. Ile nóżek żabich. Dobra. Troszkę smutno, że zmieniły miejsce, nie? Troszkę smutno. Kupy oczywiście pozbieram, wiadomo, że są ważne, ale dobra, mam dwa na pewno jeszcze... Dwa bawole... zbiorowiska i zbiegowiska, to cieszy.
Mamy też sporo jagódek. Dobra. Jagódki też zbieram. No i teraz załóż. No, nie wiem, użyłem i co? I nic więcej nie wiem na temat tej rośliny. Więc jakby... Czekam na wasze jakby... wyjaśnienie, o co chodzi z tym mental... coś tam. Wiem, że jakąś książkę można kupić. Jedz. Ale to jest na sanity. Wrzucamy. Okej, trzeba będzie przepiec coś. Dobra, wrzucę tu już kupy. No jeszcze trochę czasu, ale... Mam nadmiar kup, niech się ładnie pali. Myślę, że pójdziemy też... A właśnie, nieświeże zmienimy na te. Masz. Wyrzucił, wyrzucił. Teraz po jednym nasionku wyrzuca tylko, trochę też się zmieniło. O, mokre teraz jest, o kurczę. I mieliśmy jeszcze chyba to samo zrobić z... tym, co już zjadłem, prawda? Z czosnkiem zrobię to samo na razie. Cyk. Okej, jest. Jest też również nasiona, rozmoczone nasiona czosnku. Okej, słuchajcie, ja bym chciał zrobić jeszcze raz ten sprzęt do tworzenia grządek. Teraz, gdzie on był? On był na pewno w jedzeniu, nie? Garnek, cookbook, to mam zrobić. Lodówka, saltbox. To jest to. Garden, tak to to? Tak. O Jezu, trzy deski, dwie trawy. Ale na szczęście mam już więcej tych rzeczy. Raz, dwa i deskę zrobię jedną, bo jedną mam już zrobioną chyba, jak dobrze pamiętam. Tak. Tak, i zrobimy sobie znowu ten garden. Magic. Tak. Jest? Good? Dobra. Forget me lots mam też jedno, ale coś czuję, że ono się niech sobie psuje, bo mam i tak za dużo rzeczy. Upuść. Co tu jeszcze mam, co mi się psuje? I nie powinienem mieć w ręku, bo nie potrzebuję tego w ręku. A może właśnie. Marcheweczki. Cyk. Jagódki. Dobra, tego jest spoko. I sporo. Podoba mi się. Dobra. Trochę głód mi doskwiera. Dobra, nasiona są tu. Dobra, myślę, że tutaj zresztą jest na tyle jasno dzięki temu, że tutaj działam, że na razie zrobię sobie tutaj jeszcze jedną grządkę. Tutaj. Deploy. A nie, wiecie co? Dalej od... Dobra, dalej od tych pierdzielonych pszczół. Deploy. Very spooky. Nie chcesz deploy? Deploy. Dobra, działa. Okej, nie ten przycisk był. Zrobimy sobie tam... jeszcze jedną dziurwę. Pamiętać muszę, że jeszcze mam tutaj leczniczą maść. Dobra, mam też miód. Miód można zacząć chować w lodówce już, nie? O, miałem jeszcze to przepiec. Pieczony pomidor. Ciekawe, czy zje pieczonego. 20 leczenia, to jest całkiem niegłupie. Ale mam też tu 20 leczenia, więc nie wiem. Może pomidora... Przerobię pomidora zaraz na nasionka i go gdzieś tam dyngniemy. No i o co tu chodzi? Załóż. No i zakładam i kurde co? I nie wiem. A muszę zrobić jeszcze jedną zbroję zapasową, bo coś czujesz zaraz gdzieś źle. Dwie liny. Liny to jest po prostu tutaj mega potrzebne wszędzie. Dobra. Walka. Drewniana zbroja zapasowa jest. Niechaj będzie. Tu na dole, w plecaczku. Niech się trzyma dziewczyna. To sobie schowamy, bo nie potrzebuję tego mieć. Dobra. Ptaszek się złapał. Dobra, weźmiemy tego ptaka. Od razu go ciukniemy. Cyk. I mamy kolejne piórko. Myślę, że trzeba kolejną skrzynkę zrobić, bo tak będę tutaj stosy wrzucał. Dobra, mamy kolejny dzień. Czyli możemy zacząć bawić się dalej w farmę. Potrzebuję pewnie łopaty. Mam łopatę? Nie mam łopaty. Łopata mi się zniszczyła. Biorę łopatę. Cyk. I wykopujemy. Shity. Dobra, tutaj mamy kilka takich miejsc. Dobra, to tutaj chcemy dać nasiona pyk. I chcemy też dać nasiona szparagów. Pyk. Na razie w to, co wyszło, pyk i pyk. O Jezu. Nie to. Nie to w ręce. Cyk. How are doing plants? Zbadaj. Okej. Okay. Access mokre plant nasiona szparagów happiness. W ogóle coś napisane jest. Access mokre planted nasiona szparagów happiness. Że mogę tylko badać, czy są szczęśliwe. Look, wobby it's growing. Something must be bothering it. Tylko tyle wiemy. Dobra, a jakby zrobić jeszcze jeden obornik? Dobra, jak się robiło ten obornik? Jak się robił obornik? Muszę zaraz coś zjeść. Obornik. Ej, nie za blisko mi tu podchodzić, wynocha! Niedobrze, że tak blisko podeszły. Cookbook, lodówka. Kompostownik, nie. Kompostik bin, to to. Zgnili zna... Znowu trzy deski? Skoro trzy deski, to trochę trzeba ściąć drzew. Skoro jednak znowu deski są potrzebne.
Teraz musimy zrobić coś do jedzenia i... O Jezu, 50 minut odcinka! Dobra, moi drodzy, to jest przyszłość. To jest pomysł na przyszłość, czyli zrobić sobie kompostownik, ponawozić i te rzeczy. A jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Miał być krótszy odcinek, ale tak się zająłem, to ta gra tak wciąga, że o matko boska. Serdeczne dzięki, wielka piona, i do zobaczyska już za dwa dni. Cześć!